Dzień dobry, witamy wszystkich. Mamy 27 stycznia. Przed Wami Kasia Łukowska i Wojciech Misiukiewicz. Kasia Łukowska słowem wstępu powie kilka słów, a później ja Was wprowadzę w świat życia pewnego ciekawego gatunku, jakim jest łoś. Dzisiaj przed nami kolejny dzień Zimowej Akademii Przyrody. Mamy spotkanie z przyrodnikiem, czyli z panem Wojtkiem Misiukiewiczem, a po zakończeniu prezentacji wszystkich serdecznie zapraszamy na trasę naszego questu przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego. Na zakończenie questu czeka Was nagroda. Oddaję głos Wojtkowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry raz jeszcze. Opowiemy sobie dzisiaj o naszym przyjacielu łosiu, urodziwym brzydalu. Nieprzypadkowa jest ta nazwa, jak sądzę, ponieważ raz, że w jakiś taki pewnie ciekawy sposób charakteryzuje też ten gatunek, ale też jest to tytuł mojej książki Łoś urodziwy brzydal, która kilka lat temu została wydana przez wydawnictwo Bernardinum. Brzydal, urodziwy brzydal, jest to taki trochę na wyrost brzydki przymiot przypisany temu gatunkowi, ale jeszcze w wieku, czy już w wieku XIX był on opisywany w sposób następujący. Łoś wygląda wyjątkowo komicznie i niezdarnie. Dlaczego jest taki wysoki w kłębie? Dlaczego ma taki duży łeb? A czy te obelgi rzeczywiście oddają wygląd i charakter, czy temperament tego łosia, to ocencie sami. Zresztą być może już oceniliście wielokrotnie, obserwując ten gatunek. Ale to zdjęcie jest nieprzypadkowe. Rzeczywiście to zwierzę jest wielkie, to zwierzę jest ogromne i te duże, wielkie ciało posadowione jest na takich cieniutkich, chudziutkich nóżkach. One są tak wysokie, że to zwierzę, żeby sięgnąć po nisko rosnący pokarm, czy po sól na przykład rozsypaną na drogach, to musi zginać te nóżki jak do modlitwy i z wypiętym w górę zadem albo zajada się, albo zlizuje tu sól. W tej chwili mamy zimę. Ta sól rzeczywiście jest sypana przez drogowców. Te łosie możemy, niestety tutaj dodam, niestety możemy dostrzec je gdzieś przy drogach na ich obrzeżach, albo niestety właśnie niestety na samych ulicach, z tego względu, że takie spotkania z łosiem są niebezpieczne, tak jak dla łosia, jak i dla kierowców. Rośnie nam liczba dróg, rośnie nam liczba samochodów, rośnie nam liczba łosi, do tej kolizji dochodzi niestety coraz częściej, ale o tym być może powiemy sobie jeszcze za chwilę. Łoś, zwierzę ciekawe, największy przedstawiciel zwierzyny płowej u nas w Polsce. Trudno większego zwierza, no oczywiście żubr jest większy, natomiast łoś jest rzeczywiście postawnym stworem. Ponad 400 kg potrafi nawet ważyć, ale to jakby największe. Sobie teraz do byka, przód masywny, no i przede wszystkim poroże. Poroże, którym ozdabia się samiec, podobnie zresztą jak u wszystkich i u jeleniowatych, czy u jelenia, czy u kozła sarny, również samce przyozdabiają się w taki szczególny oręż. No tu mamy takiego młodego byczka, widłaka, takiego badylarza. Natomiast takimi charakterystycznymi elementami budowy łosia jest ta warga, taka warga, którą tutaj widzimy, ona jest taka trochę wisząca, jak u tapira. Tutaj mamy tą bródkę, taki nawis skórny, no to wyróżnia ten gatunek spośród wszystkich pozostałych. Samice nie ozdabiają się, podobnie jak łanie, jeleni czy kozy saren, nie ozdabiają się porożem. Te panienki są zdecydowanie delikatniejsze. Oczywiście są też ciężkimi zwierzętami postawnymi, natomiast są zdecydowanie lżejszymi zwierzętami, aniżeli ich odpowiedniki męskiej postaci. No i mieliśmy byka, mieliśmy klępę i teraz mamy mamę z przychówkiem. Tu mamy takiego łoszaka, który ukrywa się wśród brzóz. W tej chwili mamy zimę. W tej chwili mamy zimę. Rozpoczęła się cieczka u wilków. Widzimy na śniegu weseliska wilcze, lisie. Psowate mają swoje gody, natomiast łosie już skończyły te swoje gody miesiące
temu, jesienią, tak mniej więcej w takim zbliżonym okresie do jeleni. Najpierw są, no można powiedzieć w sumie, że te okresy rykowiska i bukowiska pokrywają się, zazębiają się czasowo na siebie, zachodzą. Rykowisko, no, pochodzi nazwa oczywiście od ryczenia, od tego donośnego, gromkiego odgłosu ryczących byków, a bukowisko od buczenia, tego postękiwania łosi. Mamy zimę. W jakichś to warunkach szczególnych, środowiskowych teraz przychodzi żyć łosiom? No, łosie schodzą z bagien, schodzą z tych otwartych terenów, gdzie do tej pory żywiły się roślinnością, ziołami, nenufarami, nawet roślinnością zanurzoną. Łoś potrafi nurkować do 5 metrów, jak literatura podaje, pod wodą, sięgając po kolejny przysmak zanurzony, rosnący gdzieś tam pod wodą. I to jest szczególny sposób nurkowania, bo on nurkując głową w dół, zanurza się, sięga po pokarm pod wodą i później, tak jak piłka, pupą do góry wyskakuje, tak wystrzeliwuje nad powierzchnię wody, czyli najpierw pupa, później głowa. I dopiero wtedy widzimy takiego łosia zajadającego się smakołykiem, który właśnie został wynurkowany spod wody. Łosie to doskonali pływacy. My na Wigrach obserwujemy łosie na naszych wyspach. One docierają bez żadnego problemu do tych wysp, przepływają jezioro. Zresztą tak jak szereg wiele innych gatunków obserwowaliśmy. Przecież dziki pływające przez Wigrę, nawet wilki. Także tym bardziej tak silne zwierzę jak łoś sobie z tymi przestrzeniami w podróży wodnej radzi. Ja obserwowałem na przykład łosie, które pokonywały Wisłę pod Warszawą, przepływając ją bez żadnego problemu. Mówi się, że płynący łoś płynie tak szybko, jak szybko wiosłujący kajakarz. W związku z tym ten łoś rzeczywiście jest doskonałym pływakiem. Charakterystyczne są jego racice. On ma tak szeroko rozstawione racice, on ma tak duże te racice, to też bez problemu porusza się po bagnie, po otwartych przestrzeniach bagien. No to mamy taką fotkę klępy z łoszakiem wśród biebrzańskich bagien. Akurat te zdjęcia, o których tutaj pokazuję, to są zdjęcia właśnie pochodzące z tego mojego albumu Łoś urodziwy Brzydal. I to jest o tyle szczególna fotka, że łosie schodzą na okres zimowy. Mamy teraz zimę z tych bagien. Nie ma tutaj zbyt wiele pokarmu, jest on zdrewniały. No i przede wszystkim te bagna są pokryte lodem. W związku z tym załamujący się lód pod tym ciężarem łosi raniłby po najzwyczajniej nogi tych skądinąd potężnych, ale delikatnych zwierząt. Łosie w okresie jesiennym schodzą na bagna. Tu mamy taką mamę z bliźniaczym przychówkiem. Charakterystyczne jest to, że takie pierwiastki, łanki, wydając na świat potomstwo, rodzą zwykle jednego łoszaka. Później zdarza im się, że jest to ciąża bliźniacza. Rzadko trzy łosie przychodzą na świat. Zanim jednak przyjdą na świat, to tak jak wspominałem już wcześniej, jesienią odbywa się bukowisko i tu mamy takiego nawołującego klępę byka. Jest to szczególny spektakl. Zwierzęta te zachowują się na co dzień bardzo cicho. Nie są to tak rozbrykane stwory, tak jak na przykład jelenie, bo widać czasami między młodymi łańkami, byczkami te gonitwy. Natomiast w przypadku łosi dorosłych to są one już takie bardziej zrównoważone. Oczywiście łoszaki potrafią na sposób dziecinny bawić się, natomiast łoś jest takim bardziej zrównoważonym, takim zwierzęciem wyciszonym i też w okresie bukowiska ten odgłos nawoływania jest taki wyciszony. To nie jest donośny ryk byka, jelenia, który oznajmia swoim konkurentom, łaniom, wszemi wobec, że dany teren jest zajęty, to on prowadzi chmarę. Tutaj to jest takie ciche postękiwania, które w przypadku łosia zupełnie nie przystają do wizerunku tego ciężkiego zwierzęcia. Łoś zabiega byk o względy klępy i szczególne jest to, że klępa bardzo zwraca uwagę na to, w jaki sposób byk odnosi się do tegorocznego przychówku, do jej dziecka. Jeśli jest byk gburowaty, jeśli bije zwierzę, jeśli przegania je, wtedy porzuca takiego wybranka. Nie chce wręcz, żeby taki pan byk był wybrankiem
w danym sezonie jej serca. W związku z tym łoś musi być na tyle delikatny, a jednocześnie pewny swoich zamierzeń i poczynań, żeby przekonać Klępę do tego, aby to on został ojcem jej potomstwa, które przyjdzie na świat w maju, czerwcu kolejnego roku. I tutaj mamy taką sytuację ciekawą, którą fotografowałem na bagnach biebrzańskich, a mianowicie w jednym miejscu zgromadziło się kilka łosi, byków, które postękiwały, zalecały się do jednej klępy. I ta klępa wybrała sobie, tu już mamy po lewej stronie takiego byczka, wybrała sobie już swojego partnera, a z prawej strony mimo wszystko nacierał na tą już dobraną parę byk. Sytuacja była o tyle szczególna, że ten byk był ranny. Ten uzurpator widocznie podczas walki, być może godowej, albo w jakichś innych okolicznościach doznał urazu i postanowił odbić, poderwać dziewczyny dla tego byka po lewej stronie. Jednakże ta klępa, widząc kalectwo, niedołężność tego uzurpatora, absolutnie nie chciała dołączyć do niego jako partnerka i zaczęła odsuwać, odpychać tego wybranka swego serca od tego okaleczonego już byka. Ten jednak nie dawał za wygraną i mimo wszystko nacierał na tą już ułożoną parę. W związku z tym przyjął wyzwanie byk, któremu naprzykrzał się ten właśnie okaleczony samiec. Nie doszło tu do walki, tylko właśnie łosie w taki charakterystyczny sposób pokazują swoją potęgę, kołysząc się z lewej strony na prawą, pokazują swoją wielkość i starają się odstraszyć przeciwnika, bo tak naprawdę w świecie zwierząt żadnemu zwierzakowi nie zależy na tym, żeby wydatkować energię, żeby odnosić rany, żeby walczyć. W związku z tym, podobnie jest też u jeleni, gdzie w związku z tym najpierw pokazujemy swoją wielkość, najpierw odstraszamy przeciwnika, pokazujemy, że jesteśmy więksi, silniejsi i z pewnością nie opłaca się podejmować walki się ze mną. I oczywiście odniosło skutek, wystarczyła ta demonstracja siły, żeby ten uzurpator okaleczony przecież zrezygnował i odszedł od klępy. Klępa wykazywała radość, to trochę wyglądało taki na sposób ludzki, rozpoczęły się umizgi, swoiste podziękowania. I klępa wyprowadziła tego byka w trzciny poza moje wścibskie oko i poza zasięg mojego aparatu. Ale łosie w okresie bukowiska przejawiają szczególny brak ostrożności. Generalnie zresztą łosie, wiedząc o tym, tak sądzę, że są zwierzętami potężnymi, nie wykazują szczególnej bojaźni przed człowiekiem, a w okresie bukowiska to już w sposób szczególny reagują. W tym przypadku, jak widzimy na WAP, tu jest obserwatora przyrody, pracownika Biebrzyńskiego Parku Narodowego, gdzie dzięki umiejętności wabienia można dokonać przeglądu byków w obszarze. Czyli naśladując rujno klępę, można wyciągnąć z trzcinowisk, z zakrzaczeń kolejne sztuki, sprawdzić ile, zinwentaryzować w ten sposób, ile jest łosi w obszarze. Trzeba to robić w sposób szczególny, trzeba to robić w sposób umiejętny, z tego względu, że te łosie są pobudzone, to są wielkie zwierzęta, one potrafią natrzeć na człowieka. W naszej tutaj polskiej jeszcze społeczności przyrodników nie słyszałem o tym, żeby doszło do ataku łosia na człowieka, natomiast na przykład w Ameryce Północnej zdarzają się tego typu sytuacje i nawet nie wiabiony byk, tylko rozochoczony, podniecony byk, na przykład alaskański łosi potrafi potrubować ludzi, a nawet dochodzi do przypadków śmiertelnych zranień. U nas łosie dają się wabić i faktycznie, pomimo tego, że stoimy w otwartej przestrzeni, te byki reagują na wap, wychodzą na przeciw przyrodników. Kiedyś tą umiejętność wykorzystywali myśliwi. Korsak, pisarz, opisuje taką sytuację, gdzie, to okres oczywiście przedwojenny, gdzie trafił
na bagnach na martwego łosia. I sekcja zło wykazała, że ten łoś ma zmiażdżone żebra. Został zabity podczas walki bukowiskowej przez innego łosia. I następnego dnia Korsak opisuje, że wyszedł na bagna, to był myśliwy, wtedy był na polowaniu, zawabił i wyszedł mu na spotkanie mu łoś, ten, który był niedawnym przeciwnikiem, ten, który zabił, tak mówiąc krótko, mordercą tego łosia, który został wcześniej znaleziony. Został on upolowany przez Korsaka i oględziny pokazały, że w wyniku walki wcześniejszej pomiędzy tymi łosiami doszło do wyłamania części czaszki. Ten łoś miał tylko jedną porożę, jedną część poroża, druga była część odłamana, było widać tą kleistą maść mózgu, czyli pomimo tego potwornego bólu, pomimo tej walki, następnego dnia łoś rozkochany, podniecony, rozkojarzony tym okresem miłosnym, zareagował na wab myśliwego i wyszedł na jego spotkanie. No, w tym okresie miłosnych godów, nie tylko łosie w ten sposób reagują, ale również wiele innych gatunków zwierząt. I tutaj mamy takie zdjęcie właśnie łosia, który podszedł bardzo, bardzo blisko. To jest łoś, który stał naprzeciwko mnie, reagując na wab dosłownie kilka metrów. Nie polecam, nie zalecam, nie powinniśmy wręcz ingerować w ten sposób w świat życia łosi. To są sytuacje służące policzeniu, inwentaryzacji łosi. To mogą robić tylko i wyłącznie przyrodnicy, pracownicy czy ludzie świata nauki. Zanim jednak dojdzie do okresu bukowiskowego, zanim jednak dojdzie do godów, ja sobie tak trochę biologicznie odwracam tutaj tą historię życia łosia, łoś buduje poroże. Łoś buduje poroże, które w okresie letnim rośnie panom na głowach, ten szczególny oręż. Buduje to poroże, które początkowo, czy przez cały czas wzrostu jest pokryte scypułą, taką skórą ochraniającą tą żywą tkankę i na chwilę przed wytarciem tego poroża już łoś zaczyna zachowywać się tak w sposób taki męski. Już jest bardzo aktywny, pobudzony, ten testosteron w organizmie pracuje i ten scypuł jest wycierany od drzewa. I tutaj widzimy te resztki takiego scypułu wiszącego na tym zbudowanym już porożu, w tym przypadku takiego młodziutkiego łosia widłaka. Różnica pomiędzy porożami czy biologią gatunków łosia i jelenia jest taka, że łoś buduje to swoje wspaniałe poroże na krótki okres, a mianowicie buduje te poroże, bierze udział w bukowisku w okresie rozrodu, służy mu on jako oręż, jako element do odstraszania, do popisywania się i po bukowisku, po spełnieniu tych ojcowskich, małżeńskich obowiązków, on pozbywa się tego ciężaru. Natomiast w przypadku jelenia, jeleń buduje te poroże przez lato, w sierpniu je wyciera, we wrześniu mamy rykowisko, walczy, odpędza inne byki i później po skończonym rykowisku on w dalszym ciągu z tym swoim orężem chodzi aż do lutego, czyli nie mamy w tej chwili styczeń, czyli te najstarsze byki już niedługo będą w lutym zrzucały to swoje piękne poroże. Im młodszy jeleń, tym później będzie zrzucał to poroże. Czyli u jelenia w tej chwili te poroże samce mają, a łosie już są pozbawione tych poroży. Łosie, stare łosie już zrzuciły te swoje poroża dwa miesiące temu. A po zrzuceniu takiego poroża taki pan troszeczkę upodabnia się do pani. Widzimy tutaj te mużdżenia, takie pozostałości po tej jego ozdobie. I cóż się dzieje z takimi ozdobami? Ano, liskie na przykład potrafią znakować teren, wykorzystując to jako miejsce orientacyjne. No oczywiście są też zbieracze poroży, którzy zbierają i robią, ludzie robią szczególne ozdoby z tych ozdób łubów samców zwierzyny płowej, w przypadku łoś. No i dobrze, mieliśmy to bukowisko w jesienią i w maju, czerwcu na świat przychodzą małe łoszęta, łośki, łoszaki.
I tu mamy takiego malutkiego urwisa, dosłownie kilkudniowego. Ja zresztą obserwowałem kiedyś przykówek, który przyszedł na świat już w kwietniu. Zresztą ta przyroda jest w tej chwili taka troszeczkę pogubiona. Niedawno miałem informację, że na przykład w styczniu tego roku już na świat przyszły warchlaki dzików. Malutkie posiaczki, temperatura była poniżej 10, minus 10 stopni i locha prowadziła już małe warchlaki. No w przypadku łosia takich drastycznych nie obserwowaliśmy różnic, jeśli chodzi o rozród, ale w kwietniu już można u nas zaobserwować małe łoszęta. Zwykle jednak najczęściej cielą się klępy w okresie maja i czerwca, z tego względu, że matki mają dostęp do pokarmu, już do tego pokarmu zielonego, dzięki któremu są w stanie wyprodukować zdrowe mleko dla swojego przychówku. Łoszaki są nieporadne, łoszaki są bezradne, bez opieki zupełnie by sobie nie poradziły. Tak jak mówiłem, w przypadku starszych klęb przychodzą na świat często dwa młode, jeśli to są pierwiastki, jeśli to są młode mamy, które rodzą po raz pierwszy swoje łoszęta, są to pojedyncze sztuki. No łosie są takie, tak jak mówiliśmy, nieforemne, długie nogi. Te malutkie łosie nie są w stanie sięgnąć mamie do sutków, do wymienia po to, żeby wypić mleko. W związku z tym początkowo klępa musi kłaść się. Częstokroć musi kłaść się, żeby te jej małe niebożęta mogły sięgnąć do mleka. Łosie rosną bardzo szybko. Półroczny łoś dzięki wysokiej jakości protein w mleku nabierają nawet masę już 130 kg. Półroczny łoś oczywiście już pobiera od wielu miesięcy wcześniej pokarm roślinny. Tym niemniej to właśnie dzięki temu wyjątkowemu składowi mleka ten przyrost łosia jest bardzo, bardzo szybki. Zresztą to mleko wykorzystywane jest do dnia dzisiejszego. Istnieją na świecie fermy hodowlane łosi, dwie w Rosji, jedna w Szwecji, gdzie w warunkach takich fermowych oswojone klępy są dojone. Z mleka produkowany jest ser, który jest sprzedawany, klępa dostarcza, znaczy doić taką klępę można przez kilka miesięcy. No oczywiście to jest traktowane bardziej jako ciekawostka, ponieważ koszty utrzymania takiej hodowli są dużo większe aniżeli zyski, tym niemniej takie fermy istnieją. Jedna w Szwecji, jak mówiłem, i dwie w Rosji. Mama jest bardzo, bardzo opiekuńcza. Nie należy być zbyt ciekawskiemu i podchodzić do takiej klępy, bo ona potrafi zaatakować. O ile byki mają poroże, to jest ich podstawowy oręż, o tyle klępy atakują przednimi nogami. Niestety w sytuacji, jeśli mama zginie, to taki łoszak nie ma szans na przeżycie. On często podąża za innymi gatunkami zwierząt, na przykład za koniem na polu, często idzie za ludźmi. No taki los bywa, no zazwyczaj jest niestety takiego zwierzaka przesądzony. Tu mamy taką scenkę rodzajową karmienia łoszaków jedną z mam. No cóż się dzieje z takimi małymi łosiami, które stracą mamy. Trafiają do ośrodków rehabilitacji zwierząt, do nas również one trafiają, zdarzały się takie przypadki, ale ja uczulam, miłych Państwa, nie zabierajcie zwierząt z natury. Zdarza się bardzo często tak, że ktoś, kto znajduje takie zwierzę, turysta, mieszkaniec, tak rozczula się na widok znalezionej sarenki, małego jelonka albo właśnie łoszaka, że potrafi przygarnąć go do siebie i później nie bardzo wie, co ma z takim łoszakiem zrobić. Raz, że taka sytuacja, taka próba podebrania z natury zwierzęcia młodego może być niebezpieczna dla człowieka, ponieważ może zaatakować klępa, a dwa, że jeśli nawet nie ma klępy w pobliżu i taki łoszak zostanie podebrany i przyniesiony, to się bardzo źle kończy dla takiego zwierzęcia. Jest niesamowicie trudno odchować taką środkę. Ja nie jestem w stanie zapewnić takiej jakości mleka dla tego maleństwa. Nikt nie
zamieni tego dotyku matczynego, naszego dotyku na dotyk matczyny, w związku z tym te zwierzęta zawsze są herlawe. Tu zobaczcie na tych zdjęciach, są dwa łoszaki, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma stworami. Później to zwierzę, jak już urośnie, wdrukowuje sobie nas jako przedstawicieli swojego gatunku i niestety nie da się go przywrócić do środowiska naturalnego. Klępę, jeśli będziemy chcieli wypuścić, to ona będzie przychodziła do ludzi, są psy, są ludzie też różnego pokroju, którzy łakomym okiem mogą spojrzeć na takiego łosia, a poza tym byki, które już dojdą do wieku męskiego. One stają się agresywne, my stajemy się dla nich przeciwnikami, w związku z tym mogą być niebezpieczne dla nas ludzi. Tego doświadczyli na przykład pracownicy w Białowieskim Parku Narodowym, gdzie właśnie dwa małe łoszaki zostały przyniesione, płci męskie zostały przyniesione do tamtejszego ośrodka rehabilitacji. Oczywiście zostały odhodowane, uratowane. Te łoszaki wyrosły na dwa dorodne, piękne byki, które jeden z tych byków potrubował ludzi. Nie zabierajmy ani łosi, ani saren, ani żadnego innego zwierzęcia na siłę wiosną. Jeśli nie mamy pewności co do sytuacji, w jakiej się to zwierzę znalazło, bo znajdujemy małą sarenkę, zgłośmy to dla pracownika Parku Narodowego, Lasów Państwowych, myśliwego, przyrodnika, komukolwiek, kto się na tym zna. Nie uszczęśliwiajmy zwierzęcia na siłę, bo tak naprawdę je uszczęśliwiamy. No, taki łoś później podrasta, tak jak widzimy tu w jednym ze ośrodków rehabilitacji zwierząt. Jest on maskotką, natomiast miesiąc później staje się to śmiertelnie niebezpieczne zwierzę dla człowieka, dla innych zwierząt również. Wracamy do zimy. Mamy zimę, te zimy są w tej chwili takie dużo bardziej łaskawe, aniżeli w latach minionych, ale tu są właśnie zdjęcia pokazujące, jak zima, ale też być może za pasożycenie wpływa na kondycję zwierząt. Tu mamy takie zachudzone dwie klępki, dwa różne zdjęcia. W związku z tym łoś, pomimo tego, że jest wielkim, pewnym, ciężkim zwierzęciem, to również jest narażony na te wszystkie zagrożenia, z którymi stykają się inne zwierzęta. Wilki również. Mamy w obszarze Wigilskiego Parku Narodowego jedną stałą watahę, dwie incydentalnie zaglądającą co do nas. My tak naprawdę jeszcze nie rejestrowaliśmy przypadku ataków wilków na łosie, natomiast w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego jest to jakby sytuacja jak najbardziej normalna. No te zwierzęta oczywiście, tak jak wiele innych, z różnych powodów i przyczyn pada. Tu mam na przykład takie zdjęcie, to jest okres rykowiskowy, bukowiskowy, przepraszam, kiedy to wabiłem łosie, starałem się je sfotografować, jeden dziwnie nie reagował na mój wab, ja do niego podeszłem, zacząłem go obserwować, okazało się, że jego poroże jeszcze jest pokryte szczypułem, podczas gdy inne byki już mają wytarte te poroże, te swoje łopaty, półłopatacze, badylarze, ten jeszcze ma pokryte szczypułem i w końcu zauważyłem, dlaczego on nie reaguje na wab, dlaczego on zachowuje się w sposób taki dziwny, ponieważ on był bardzo wychudzony, on był bardzo, bardzo słaby, prawdopodobnie było to zwierzę zaatakowane przez jakieś pasożyty, było najzwyczajniej chore. Tu widzimy też taką klępkę, która na szyi ma być może swego rodzaju świerzb, jakąś chorobę skórną. Łoś to też obiekt badań, między innymi telemetrycznych. Mamy tutaj taką klępkę, która jest wyposażona w nadajnik i dzięki temu naukowcy badają, jakie jest przestrzenne rozmieszczenie populacji tego gatunku, jakie są migracje w poszczególnych obszarach. A jeśli chodzi o migrację, to oczywiście są też te łosie widywane na drogach. Jest to absolutne zagrożenie. Wspominaliśmy sobie o tym wcześniej. Łosie potrafią zawędrować do miast. W mieście Suwałki również mieliśmy taką sytuację, gdzie w okresie właśnie bukowiska we wrześniu pogubił się łoś, zajrzał nam do miasta, gdzieś tam spacerował, wzbudzając sensację. No, nie jest już czymś dziwnym, że w telewizji podawane są relacje o obecności łosia, na przykład w Warszawie, gdzie z Kampinosu przenikają łosie do dużego miasta czy pod Białymstokiem. Niestety takie relacje często kończą się śmiercią zwierzęcia, ponieważ ani służby miejskie, ani przyrodnicy nie są w stanie zapanować nad tym fenomenem przyrodniczym i nie jesteśmy w stanie jakby skierować tego potężnego zwierzęcia, wystraszonego, przerażonego przecież, z powrotem na tory, które prowadzą go do natury. Także tych niebezpieczeń te zwierzęta czyha bardzo, bardzo wiele.
No oczywiście wilk. Wilk, wspominaliśmy sobie o tym, stanowi on zagrożenie, ale generalnie w przypadku tego dużego gatunku zagrożone mogą czuć się albo zwierzęta chore, stare, ewentualnie młode. Łoś wpisuje się absolutnie w krajobraz rolniczy. Obecność tego gatunku rejestrujemy coraz częściej. Łoś omal nie wyginął trzykrotnie, mało nie wybiliśmy sobie tego gatunku. Pierwszy raz i drugi przy okazji I i II wojny światowej i za trzecim razem całkiem niedawno, bo w latach 80. minionego wieku podczas I wojny światowej, tak literatura podaje, było około 50 łosi w naszym kraju. Po II wojnie światowej było 5 łosi nad Biebrzą. Tylko 5 łosi nad Biebrzą, uwaga, po II wojnie światowej, i sprowadzono łosie do Kampinoskiego Parku Narodowego również, czy w obszar Kampinoskiego Parku Narodowego ze Związku Radzieckiego. Czyli łosie nie miewały się dobrze i dzięki ochronie ten gatunek urósł do wielotysięcznej, dziesiątki tysięcy już w tej chwili mamy łosi w naszym kraju. Podstawowe rozmnoże znajduje się tutaj w obszarze północno-wschodniej Polski. Tak naprawdę o liczebności nie będę mówił, świat nauki podaje inne liczby, świat myśliwych i leśników inne, a świat organizacji czy aktywiści proekologiczne podają zupełnie inne wielkości. Są to różnice w tysiącach sztuk, w związku z tym trudno tutaj dyskutować, kto ma rację. Absolutnie, z całą pewnością natomiast możemy powiedzieć jedno. Łoś ma się doskonale, zwłaszcza w obszarze północno-wschodniej Polski. Nigdy nie mieliśmy takich stanów liczebności łosia w historii naszego kraju, jak mamy w chwili obecnej. Ten zasięg łosia powiększa się. Nasze polskie łosie już przeszły do Niemiec, już są na Słowacji i w Czechach. Te zwierzę tak naprawdę wzbudza ogromną sensację. Trzeba powiedzieć, że w zachodniej części Europy nie ma dużych zwierząt i ten łoś, który u nas już można powiedzieć jest gatunkiem powszechnym, na zachodzie i w dalszym ciągu wzbudza wielkie zainteresowanie oraz sensacje. Różne są przyczyny upadków łosi. Mówiliśmy sobie o tym, te badania na temat różnego rodzaju chorób są prowadzone, ta zdrowotność populacji jest w dalszym ciągu rozpoznawana. Osika i łoś. To idealne zestawienie. Tu mamy takiego łosia, który tym swoim, akurat ten języczek jest schowany, ale ma taki bardzo chwytny, dłuższy język, którym bez problemu zgryza różnego rodzaju gatunki drzew. Tutaj sięga akurat po listki. Osika jest to gatunek, w którym lubują się wszystkie gatunki. Bóbr lubi ściąć i pierwsze to właśnie zetnie osikę. Jeśli podamy łosiowi sosnę i osikę, to absolutnie pierwsza będzie zgryziona osika. Po sosny, tak jak tutaj mamy, widzimy po prawej stronie, bóbr sięga zimą, ale nie dlatego, że on uwielbia sosny, tylko ona jest po prostu bardzo, bardzo dostępna. To jest najczęściej występujący gatunek rośliny drzewiastej w naszym kraju. W sytuacji, kiedy dany smakołyk bardzo wysoko jest posadowiony, łoś potrafi wspiąć się w taką niewygodną dla siebie pozycję i stojąc na tylnych nogach sięgnąć po kolejną gałązkę. No, są oczywiście szkody, o tym się bardzo dużo mówi. Obecność łosia powoduje, tak jak tutaj widzimy, świerki, już to nawet nie są choinki, to są takie bonsai. Jest tutaj wydeptana ścieżka łośka. Rzeczywiście ten wpływ łosia na drzewostany jest bardzo mocno widoczny. Jest to łoś, jest to zwierzę bardzo skoczne. Tu mamy takiego byczka, który przeskakuje przez ogrodzenie z drutu kolczastego. Takie niewielkie ogrodzenia nie stanowią żadnego problemu, a jest to na tyle ciężkie i wielkie zwierzę, że jeśli upatrzy sobie jakiś smakołyk, tutaj mamy sosnę, to po prostu taranem, tak jak czołg, przebija się przez przeszkodę, która dla niego przeszkodą przecież nie jest. No i później oczywiście rozsmakowuje się w tym podanym dla niego pokarmie, w tej leśnej stołówce i tu widzimy, że taka uprawa, która była kiedyś uprawą, w tej chwili jest takim zgrupowaniem krzaczków. Tu też są fotografie zrobione przeze mnie przed wieczorem, gdzie łoś, tu widzimy, nie wiem czy to dokładnie widać, jest taka deska, która ma ograniczyć swobodne wejście dla łosia do uprawy. To jest prywatny akurat lasek,
W związku z tym rolnik postanowił zabezpieczyć przed łosiami to swoje uprawy, ale to w żaden sposób nie przeszkodziło łosiowi w dostaniu się do środka. Lasy Państwowe rodzą takie swoje uprawy i młodniki. Niestety takie grodzenie, no raz, że odcina pokarm dla łosia, ale też dla wielu innych gatunków, bo nie mogą skorzystać z tego na przykład sarny czy jelenie. Takie grodzenia to też są zagrożenia, to jest zagrożenie dla ptaków niskiego lotu, a więc dla słonek, dla głuszca w Puszczy Augustowskiej, dla cieczewia w Puszczy Piskiej, tutaj po sąsiedzku obok, gdzie pozostają te populacje ptaków, które już są naprawdę skrajnie zagrożone i takie ptaki nie widzą tych przeszkód podczas lotu, rozbijają się, zabijają się o tego typu ogrodzenia. W związku z tym tutaj u nas po sąsiedzku z Wigierskim Parkiem Narodowym Nadleśnictwa znakują takie ogrodzenia, rozwieszają gałązki, czy w Puszczy Piskiej, tam gdzie jest cieczew, to rozwieszają na siatkach takie tych metalowych kolejne siatki, takie syntetyczne, kolorowe, żeby ptaki podczas lotu mogły dostrzec przeszkodę. No ale cóż, przed łosiami grodzi się drzewostany, ponieważ rzeczywiście łoś jak wejdzie do takiego młodnika, wejdzie na taką uprawę, to zachowuje się jak zając w kopuście, taka uprawa, taki drzewostan zostaje absolutnie zniszczony i można powiedzieć, że wręcz trwa pogoń z takim płotem za łosiem, bo łoś oczywiście nie mając dostępu do pokarmu przemieszcza się na inny obszar leśny, no i zaraz leśnicy muszą biec z tym płotem na inny obszar i ta gonitwa trwa. Nie jest to wcale śmieszne, ponieważ wydatkowane są miliony złotych na zabezpieczenie takich upraw młodników. Natomiast leśnicy, wychodząc naprzeciw problemowi, u nas w parku myśmy też takie rzeczy robili, wycinane są łosiki. To jest najbardziej ulubiony gatunek, z którego korzystają tak łosie, jak i jelenie. No i taka łosika, tak jak widzimy, jest spałowana. Spałowana, czyli ogryzana przez jeleniowate. Zresztą bardzo często ogląda się, że sytuacje, kiedy bobry na przykład wychodzą sobie na brzeg, dobierają się do osiki, ścinają po to, żeby sięgnąć właśnie do tej kory i zaraz współtworzą taką biesiadną grupę wraz z bobrami, łosie i jeleniem. Łosie nie boją się w sposób szczególny ludzi. Są pewne swojej wielkości, są pewne swojej potęgi, no i niestety z tego powodu łatwo było w przeszłości człowiekowi wyniszczyć tę populację, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że do upadku niemalże całkowitego tej populacji łosia przyczynili się myśliwi. Przyczynili się myśliwi, wydumane plany, bo są takie myśliwi, mają roczne plany łowieckie, jest inwentaryzowana zwierzyna, później planowane są wielkości redukcji, łosi, dzików, jeleni i tak dalej. No i w minionych latach, w minionych dekadach te plany były wydumane. Korzyści płynące z polowań były tak duże, zwłaszcza w przypadku myśliwych dewizowych. Za czasów PRL-u bardzo kasa naszego państwa potrzebowała dewiz zagranicznych, marek, dolarów i innych walut. W związku z tym te polowania były tak bardzo powszechne, że te łosie zostały, mówiąc krótko, wypolowane. W końcu objęto moratorium ten gatunek. To jest forma szczególna ochrony tego gatunku, czyli jest to gatunek łowny, ale na którego nie wolno polować przez cały rok. Czyli to troszeczkę inaczej wygląda jak w przypadku na przykład wilka czy bobra, bo wilk znajduje się pod całkowitą ochroną gatunkową, bóbr pod częściową. Nie są to gatunki łowne. Natomiast łoś jest gatunkiem łownym, natomiast nie wolno go na niego polować. Od 2001 roku i dzięki temu ta populacja łosia pięknie nam się rozbudowała. W tej chwili to tak jak widzimy na zdjęciach, ludzie obserwują, łosie fotografują, łosie jest coraz więcej. Spogląda na nas łoś swoim ciekawskim okiem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszamy o godzinie 12 tutaj do nas. To będzie się, tak jak mówiła Kasia, quest. Dziękuję. I jadąc ulicami, pamiętajmy, że musimy jechać łoś strożnie. Do zobaczenia, do usłyszenia.